Chciałbym tylko poinformować o regułach gry naszej dzisiejszej debaty. Otóż po krótkim wprowadzeniu moim oddam głos dyskutantom. Każdy z nich będzie dysponował 10-12 minutami na przedstawienie zarysu swojego stanowiska, czy też punktu, który uważa, bądź punktu, który uważa za istotne. Po tych dwóch wypowiedziach obu profesorów przedstawię krótki komentarz, też prowadzący do dyskusji, i oddam następnie głos Państwu, uczestnikom tej debaty. Jednocześnie informuję, że osoby zabierające głos będą miały do dyspozycji nie więcej niż 2-2,5 minuty. Tak, żeby umożliwić znacznej liczbie osób zabranie głosu. Do decyzji obu profesorów pozostawiam, czy będą chcieli odpowiadać od razu na zadane pytania, czy komentarze, czy też zechcą je skumulować i udzielić później obszerniejszej wypowiedzi. O ile starczy nam czasu, a myślę, że jeżeli dyscyplina dopisze, to tak, poproszę również dyskutantów o 5-minutowe podsumowanie i wrażenia na temat debaty, która miała miejsce. Tak przedstawia się to od strony formalnej i bardzo proszę wszystkich o przestrzeganie tych reguł gry. Pozwoli to na sprawną debatę i uczestnictwo wielu osób w niej. Temat geopolityka, geoekonomia został wywołany poniekąd pracą, która pod redakcją inspiracji profesora Haliżaka ukazała się jako praca zbiorowa pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, instytutu, którym profesor Haliżak kieruje. Nie ulega wątpliwości, pomijając w tej chwili treść samej książki, iż geoekonomia, podobnie jak inne terminy, które się w ostatnich latach pojawiły, świadczą o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że wydarzenia związane z kryzysem, zapoczątkowanym kryzysem finansowym w 2007-2008 roku, kryzys, który w wielu krajach nadal jeszcze trwa, i trudno mówić w tej chwili już o stabilizacji czy wejściu na ścieżkę wzrostu gospodarczego we wszystkich krajach świata, że kryzys ten ukazał pewną mizerię czy też pewne ograniczenia wielu konceptów teoretycznych, teorii, które próbowały wyjaśniać fantastyczne, patrząc na skalę, na tempo, zjawisko drugiej globalizacji. Mówię drugiej globalizacji, jako że pierwsza globalizacja miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Okazało się, że wiele teorii czy wiele konceptów, które uzasadniały czy próbowały wyjaśnić fenomen globalizacji, okazały się mało przydatne albo z trudnością były w stanie uporać się z materią kryzysu tej globalizacji w momencie, kiedy rozpoczęły się złe dni i sytuacja stała się dość nieprzyjemna dla wielu gospodarek światowych. Trudno powiedzieć, że debata jest zakończona, albo nawet, że jest już w zaawansowanej fazie. Raczej myślę, że jesteśmy dopiero, stawiamy pierwsze kroki na drodze prowadzącej do znalezienia jakiegoś sposobu, mówię tutaj o ujęciach teoretycznych, ujęciach analitycznych, sposobu na uporanie się konceptualnie z kryzysem, który ma miejsce. Stąd też nie dziwota, iż szereg teorii, chociażby ogłaszających kiedyś już ostateczny zgon Keynesa i jego teorii, nagle okazały się, że nie są raczej odpowiadają słynnemu powiedzeniu Marka Twaina. Keynes jest, Keynes żyje.
teorie, które wydawały się wyjaśniać fenomen globalizacji, ta supply side economics, okazały się bardzo ograniczone w wielu punktach, jeśli chodzi o wytłumaczenie zjawiska kryzysu, a już zwłaszcza wychodzenia z kryzysu. To jest piątek. W tym sensie praca przedstawiona przez profesora Haliżaka i jego zespół jest pracą, moim zdaniem, na czasie. Jest na czasie po prostu dlatego, że wprowadza nas do debaty, proponując pewne koncepty, wprowadza nas do debaty, której w kraju bardzo brakuje. Bardzo brakuje. Nie odkryję tajemnicy, twierdząc, że z punktu widzenia teoretycznej debaty, zwłaszcza jeśli chodzi o ekonomię, jesteśmy niestety krajem bardzo, a to bardzo peryferyjnym. W wielkich debatach rzadko uczestniczymy. To jest raz. Rzecz przedstawiona została przez profesora Haliżaka w ogromnym tomie, którego podstawową część zajmują materiały, teksty niezwykle interesujące, empiryczne, o których dzisiaj rozmawiać nie będziemy. Po prostu wymagałoby to całkiem innej debaty. Temat raczej, tak jak proponujemy, skoncentrować go na temacie, który został zarysowany zarówno przez samego profesora Haliżaka we wprowadzeniu do swojej pracy i w rozdziałach wyjaśniających podstawową koncepcję, którą zamierza się posługiwać, proponując, ażeby nazwać to nowym paradygmatem w analizie stosunków międzynarodowych. Mamy również do dyspozycji odpowiedź czy krytyczne uwagi przedstawione przez profesora Kuźniara dotyczące tej właśnie części konceptu geoekonomii. I od razu z góry zapowiadam, w kolejnym numerze spraw międzynarodowych, który już się wkrótce ukaże, ciąg dalszy polemiki będzie publikowany. Geoekonomia jest proponowanym przez profesora Haliżaka i zespół, jest proponowanym nowym paradygmacie. W tytule naszej konferencji postawiliśmy przy tym znak zapytania. Nie tylko z uwagi na to, że koncept ten spotkał się, czy to ujęcie spotkało się z uwagami krytycznymi, ale również dlatego, że pojęcie paradygmatu w odniesieniu do tej materii, a szerzej mówiąc, w odniesieniu do materii nauk społecznych, jest bardzo trudnym, żeby nie powiedzieć a tricky concept. Wiemy dobrze, że autor tego konceptu, Thomas Kuhn, wyraźnie zaznacza, że odnosi się on do nauk eksperymentalnych, nauk ścisłych, a nie odnosi się do nauk społecznych. Przyjmijmy jednak dla potrzeb dyskusji, że uprawnione, przynajmniej jako pewien chwyt heurystyczny, jest posługiwanie się pojęciami paradygmatu w odniesieniu między innymi do teorii stosunków międzynarodowych, że możemy poszukiwać w publikowanych pracach, badaniach tego typu konceptu, który byśmy nazwali paradygmatycznym. Jeżeli tak, to oczywiście w grę wchodzi również zmiana paradygmatu, to co określane jest jako paradigm shift. Kiedy ona następuje, w jakich warunkach? Opisane są one oczywiście w literaturze szczegółowo. Powiem tylko o jednej rzeczy, mianowicie upraszczając. Zmiana pojawia się wówczas, kiedy skumulowana wiedza na temat danego fragmentu rzeczywistości, w tym przypadku stosunków międzynarodowych, dotychczasowe sposoby analizy utrudniają bądź uniemożliwiają analizę anomalii. Jeżeli anomalie, mówię w cudzysłowie, nie są uchwycone przez dane koncepcje, przez dane pojęcie, wówczas możemy mówić o konieczności zmiany paradygmatu. Ale mówimy cały czas również o naukach społecznych. Mówimy o pewnej debacie, która nieustannie toczy się w naukach społecznych. Można powiedzieć, nieustannie następuje zmiana owego, czy może następować zmiana paradygmatu. W związku z tym, jeżeli mówimy o dotychczasowych ujęciach, ci, którzy proponują zmianę paradygmatu, musimy założyć, iż dokonują wszechstronnej, całościowej oceny dotychczasowego dorobku, wskazując, w
których punktach jest on słaby i uniemożliwia analizę owej anomalii. Ale jak zakreślić granice tego dorobku, który podlega analizie? Można powiedzieć tak, rewolucja keynesowska, a sam Keynes dokonał rewolucji w naukach ekonomicznych, w teorii ekonomii, w ogóle nie zajmując się dotychczasowym dorobkiem, albo inaczej. Zajmował się taką ekonomią, którą uczono nas w Cambridge. W związku z tym nieszczęsny profesor Pigou stał się ofiarą Keynesa, kiedy przeprowadzał swoją rewolucyjną, czy przedstawiał swoją rewolucyjną teorię. Innymi słowy, można powiedzieć, że to, co przedstawiano, było tym, co było, określamy, dawnym paradygmatem. Szczerze mówiąc, nie wiem, co przedstawia się na Wydziale Nauk Politycznych, czy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych jako paradygmat. W związku z tym w swoich własnych uwagach w dalszej części dyskusji będę odnosił się raczej nie do tego, czego nas uczą, ale raczej do niektórych ważnych wątków teorii czy koncepcji, które się w dziedzinie stosunków międzynarodowych pojawiły. Natomiast chcę od razu z góry powiedzieć, ale będę to już uzasadniał w dalszej części, już jako dyskutant, chcę powiedzieć, że cały czas miałem wrażenie, że obracamy się, dyskutując koncepcję geokonomii, podobnie zresztą jak i inne związane z obecną sytuacją gospodarczą i polityczną świata, obracamy się jakby między dwoma skrajnościami, albo nawet jedną skrajnością, a jednym umiarkowanym rozwiązaniem. Jednym, które ostrożnie podchodzi do pojęcia zmiany paradygmatu, drugie pojęcie, które chce dotychczasowe ujęcie, albo to, czego nas uczono, po prostu unicestwić. W związku z tym chcę już w tej chwili oddać głos naszym dyskutantom i chcę podkreślić jedną rzecz, mianowicie, że jestem wdzięczny profesorowi Haliżakowi, jestem wdzięczny profesorowi Kuźniarowi, że zechcieli przyjąć zaproszenie spraw międzynarodowych i pismu, podjąć publiczną debatę, dlatego że tego typu zachowanie jest, mówię to z przykrością, bardzo rzadkie w środowisku naukowym. Jeżeli zatem można mówić o dobrym przykładzie, został on właśnie przez obu profesorów dany i w tym momencie oddaję im głos. Poproszę profesora Haliżaka jako pierwszego o zabranie głosu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z największą przyjemnością będę miał okazję przedstawić założenia mojej pracy, przedstawić motywy i intencje tego dzieła. Naszym zamiarem było dokonanie zaledwie uogólnienia i w rozdziale końcowym napisałem, że geoekonomia może być paradygmatem. No, może być. Tyle i tylko tyle. Natomiast od lipca, kiedy ukazała się praca, to przerosło, reakcje przerosły nasze oczekiwania, moje i całego zespołu. Chcę powiedzieć, że oprócz tej debaty, wedle mojej wiedzy, jest szykowana jeszcze druga debata w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. A ponadto 6 profesorów z Warszawy pisze recenzję. To jest wedle mojej wiedzy. Nie wiem, co dzieje się w innych ośrodkach akademickich. Proszę Państwa, ponad 10 lat temu na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych złożyłem propozycję utworzenia w Instytucie Zakładu Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych. Bój, jaki stoczyłem w związku z tą inicjatywą, był zaiste heroiczny, bo spotkał się z niebywałym oporem w postaci konserwatywnego myślenia i odrzucenia idei ekonomii politycznej w środowisku uniwersyteckim. Chodziło o Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych. Kiedy usiłowałem przedstawić pracę i dorobek czołowej przedstawicielki tego nurtu, Susan Strange, spotykałem się ze sceptycyzmem. To
dowodziło w moim przekonaniu zapóźnienia po prostu w badaniu, przynajmniej na uniwersytecie, zapóźnienia także na gruncie nauk politycznych, zapóźnienia polegającego na nieuwzględnianiu szkół i metod myślenia w czołowych uniwersytetach Zachodu. Do dzisiaj jestem w posiadaniu korespondencji tych profesorów, którzy protestowali przeciwko takiej inicjatywie. 11 lat upłynęło i te teksty wyglądają nadzwyczaj archaicznie. To niebywała rzecz. Po 11 latach mamy produkt pracowników tego zakładu w postaci Geokromia, który też jest właśnie przyjmowany z pewną dozą, ostracyzmu. Proszę Państwa, jakie są przesłanki, były przesłanki, którymi kierowaliśmy się? To przede wszystkim generalny sprzeciw, nie generalny, totalny sprzeciw wobec geopolityki. Geopolityki jako sposobu uprawiania polityki, ale także jako sposobu badania stosunków międzynarodowych. Więc to po pierwsze. Drugie założenie. Przyświecało nam bardziej całościowe, kompleksowe ujmowanie stosunków międzynarodowych poprzez łączenie podejścia nauki o polityce. Ja używam pojęcia nauka o polityce, a nie zrusyfikowanego konceptu politologia. Mówię to publicznie, starałem się odciąć od złej w tym względzie, tradycji. Z pewnym niesmakiem obserwuję właśnie deklarację tych, którzy traktują siebie jako politolodzy. Jest political science i koniec. I jest badacz polityki, a nie politolog. To jest też jeden z elementów, na który chciałbym zwrócić uwagę. Ale wracając, to kompleksowe podejście polegałoby na równorzędnym traktowaniu zjawisk i procesów politycznych i ekonomicznych jako ekonomii politycznej. Odrzucamy apriorystyczne twierdzenia o dominacji polityki. Twierdzenia o tym, że polityka i polityczność wszystkich zjawisk ekonomicznych jest cechą nadrzędną, jest po prostu równoznaczne z dyskursem politycznym. Tu jestem wierny Arystotelesowi, który twierdził, że ekonomia wyprzedza politykę. To jest reguła pochodząca sprzed 2500 lat. Proszę Państwa, podstawowa cecha, idea, założenie pracy dotyczy pojmowania i interpretacji przestrzeni. Przestrzeń, space. Przestrzeni państwa. Geopolityka to tradycyjne ujmowanie przestrzeni, sprowadzając ją do fizycznego terytorium ograniczonego granicami. To, jakby powiedzieli inni badacze, to tradycja Westfalii. Jednostki terytorialnej sprowadzonej do terytorium fizycznego, oddzielonego granicami politycznymi i granicami ekonomicznymi. Badacze zajmujący się problematyką stosunków międzynarodowych od dekady lat 70. zaczęli zwracać uwagę, dostrzegać nowe tendencje, które przyczyniały się do redefinicji przestrzeni państwa. Otóż zauważono, że przestrzeń państwa może się powiększać, wychodzić poza granice swego terytorium. Pierwszy uczynił to francuski badacz Lefebvre, który już w pracy wydanej w 1974 roku, zabrał stwierdzenie, to podkreślił na recenzję, podkreśliłem to znaczenie. Państwa produkują własną przestrzeń. Przestrzeń, która nie jest fizyczna, która jest wyimaginowana, która jest przestrzenią bardziej konceptualną. W polskiej literaturze przedmiotu jako pierwszy zwrócił uwagę na to profesor Gałganek z Poznania w artykule opublikowanym zresztą na łamach spraw międzynarodowych w 1989 roku. To przeminęło zupełnie bez echa.
To sprawia, że państwa produkują, tworzą tę przestrzeń, która wychodzi poza granice państwa. To zmiany strukturalne w gospodarce światowej. To, co nazywamy zmniejszeniem roli granic, deterioryzacja i liberalizacja, to zjawisko określane mianem postfordyzmu. Postfordyzm to koncepcja, która jest pielęgnowana i rozwijana w zakresie nauki o zarządzaniu, ale w ogóle niedostrzegana przez badaczy stosunków międzynarodowych. Upadek klasycznego systemu Bretton Woods i przejście do odejście od kursów stałych do kursów zmiennych w współczesnych stosunkach międzynarodowych było najważniejszą, albo jedną z najważniejszych cezur. To stworzyło absolutnie nową jakość w relacjach między państwami. Procesy liberalizacji zapoczątkowane w latach 70. to początek globalizacji, stworzyły okazję do ekspansji. Państw poprzez kreowanie, tworzenie nowej przestrzeni, którą my nazywamy geoekonomiczną. W tej nowej przestrzeni umownej, konceptualnej, wyimigrowanej, państwa lokują swoje wartości, takie jak znaki towarowe, prawa autorskie, rynki zbytu, firmy itd. Powszechnie uważa się, że Edward Luttwak jest autorem geoekonomii. On tylko uogólnił. Są tacy, którzy twierdzą, że ściągnął to z manifestu komunistycznego. Proszę przeczytać artykuł Luttwaka i manifest komunistyczny. Tam są pewne frazy. Natomiast jest inne ważne zdanie Luttwaka się liczy, że geoekonomia to logika działania dotycząca państw rozwiniętych, tam gdzie jest postęp i rozwój. Natomiast geopolityka nie znika bynajmniej, ale jest sposobem uprawiania polityki i myślenia na obszarach nierozwiniętych, gdzie jest pełno konfliktów. W związku z tym ona nadal istnieje. I już kończę. W naszym przekonaniu uważamy, że geoekonomia to, jak już napisałem w jednym zdaniu, to przyszłość sposobu uprawiania polityki, ale także myślenia o stosunkach międzynarodowych. Polecam oznaczeniu tego paradygmatu, dowodzi fakt zainteresowania. Najlepszy numer The National Interests. Autor argumentuje, że geoekonomia przekształca się w geotechnologię. Troszeczkę bałamutnie, ale podkreśla znaczenie tego paradygmatu. I wreszcie też pewna koincydencja. Nasza książka ukazała się w lipcu, a w grudniu ukazała się książka autorstwa pani Artymowska, Kukliński, Żuber. Rekonfiguracja sceny globalnej i megaprzestrzenie w XXI wieku. Jeśli przeczytać tę pracę i wywody tych autorów, to okazuje się, że były dwa zespoły, które pracowały niezależnie obok siebie, nic o sobie nie wiedząc, a doszły do podobnych konkluzji. Niebywałe. Zamierzamy się wkrótce spotkać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie profesorze i zarówno za samo przystąpienie, jak i pełną dyscyplinę. Pamiętając o tym, oddaję w tej chwili głos profesorowi Kuźniarowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczący. Dzień dobry państwu. Cóż, myślę, że moja reakcja na tę ofertę, którą mamy przed sobą, była dość naturalna właściwie. Właściwie nie widzę w niej niczego niedrzejnego, bo myślę, że jeżeli w państwa dziedzinie, w dowolnej dziedzinie, którą państwo reprezentują, pojawia się imponujący tom, książka, która od pierwszych stron jest prezentowana jako manifest teoretyczno-metodologiczny, która jest prezentowana jako paradygmat, podkreślam z całą mocą, jest paradygmatem, a nie może być, jest paradygmatem, tak jest napisane. Parokrotnie w tej książce, to oczywiście to musi być zaciekawienie.
to musi być zaciekawienie, bo po prostu tym się interesujemy, tym żyjemy. A jeżeli to jeszcze proponują koledzy, koleżanki z własnego instytutu, to zaciekawienie, zainteresowanie jest tym większe. I sięgnąłem chętnie po tą książkę. Nie powiem, również z pewnym sceptycyzmem, czy dozą sceptycyzmu, dlatego że od zawsze byłem przeciwnikiem przedrostków geo w odniesieniu do stosunków międzynarodowych, polityki. Zawsze byłem krytyczny wobec geopolityki, którą traktowałem jako tej alchemii, paranaukę, tak bym powiedział, na pewno nie dyscyplinę naukową. Ale pomyślałem sobie, no cóż, nawet czasem, jak wiemy, błądząc można coś ciekawego odkryć, na coś ciekawego trafić, wiemy to skądinąd. A więc być może ta oferta, ten manifest, ten paradygmat, czy paradygmatum zawiera jakieś treści, które są ciekawe poznawczo dla nas, dla badaczy stosunków międzynarodowych. I cóż, i rozczarowanie, ponieważ dokładniejsza lektura tej książki, tej publikacji wytworzyła niejako bardzo wiele powodów, dla których postanowiłem wyrazić swój sprzeciw. Wobec tego, co uważam za takie rażące nadużycie intelektualne, naukowe, jaką jest ta praca, ta pretensja teoretyczna, ta propozycja. I nadużycie w kilku planach. Mniej czy bardziej świadome wprowadzanie odbiorcy w błąd, jeżeli chodzi o tą pretensję i to jest nowy paradygmat. Manifest być może, ale nie paradygmat naukowy. Zacznijmy od rozdziałów empirycznych, części 2-5. To są bardzo przyzwoite teksty. W znakomitej większości bardzo przyzwoite to empirycznie teksty odnoszące się do gospodarki światowej, do zagranicznej polityki ekonomicznej państw. Teksty, które mogłyby się układać pod dowolnym tytułem, ale z reguły w książkach pod tytułem Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Większość z tych tekstów, chociaż oczywiście te teksty reprezentują paradygmat, czy właśnie nie paradygmat, podejście państwowo-centryczne. Państwowo-centryczne państwo jest tutaj jedynym dominującym aktorem w tych wszystkich tekstach. I tam nie ma niczego nowego, o czym nie wiedzielibyśmy, mówię o podejściu, mówię o metodzie. Czego nie wiedzielibyśmy, studiując książki, ja jeszcze jako student z zakresu ekonomii politycznej, kapitalizmu, czy międzynarodowych stosunków gospodarczych. To po pierwsze. Przyzwoite teksty, ale tak jak powiedziałem, w standardzie międzynarodowych stosunków gospodarczych, standardy zagranicznej polityki ekonomicznej. Nic ponad to. No, wtedy sięgam po ten wykład teoretyczny, bo być może jest jakiś błąd, jakiś dysonans pomiędzy aplikacją a odpowiedzią teoretyczną. I zapoznaję się z rozdziałem wstępnym, znaczy ze wstępem, trzema rozdziałami wstępnymi, część pierwsza, ta teoretyczna i zakończenie. No i rzeczywiście, i tutaj jest, można powiedzieć, pies pogrzebany, ponieważ te rozdziały są zwyczajnie pod względem metodologicznym i teoretycznym, przykro mi to powiedzieć, bardzo źle napisane. Są bardzo takie prowadzące w błąd odbiorcę. Próbuje się, jak to się kiedyś mówiło, wlać stare wino do nowych butelek, ale to jest nic ponad to, o czym tam się pisze, co oferuje, o czym mówi międzynarodowa ekonomia polityczna, która tak fantastycznie rozwinęła się od lat 70. z dobrą także w Polsce recepcją, przedstawicielami tej szkoły, ale to jest ta szkoła, to podejście, które znakomicie wyjaśnia związki pomiędzy stosunkami międzynarodowymi a ekonomią polityczną. To się tak nazywa i tym jest. Rzeczywiście w Polsce rzadziej ten termin się pojawia, termin, ale publikacje tak. No, tutaj posługujemy się rzeczywiście bardziej tradycyjnie terminem międzynarodowe stosunki gospodarcze. I nie chcę, że tak powiem, tutaj, że tak powiem, dokonywać wiwisekcji na żywym organizmie obecnego tutaj redaktora naukowego tomu. Wyłożyłem te wszystkie swoje zastrzeżenia wobec aspektów teoretycznych i metodologicznych tego prowadzącego czytelnika, odbiorcę błąd prowadzenia, powiedzącego paradygmat, co więcej, innowacyjny, optymistyczny, oryginalny. Jak Państwo mają taką zapowiedź, innowacyjny, oryginalny, optymistyczny i później jest coś bardzo tradycyjnego, co jest jednak jakąś maską, jakimś przebraniem, no to jest oczywisty sprzeciw. Sprzeciw intelektualny, na to nie możemy pozwolić na gruncie naszej dyscypliny. Że dotyczy przede wszystkim rzeczywiście przestrzeni.
kluczowy rozdział przestrzeni geoekonomicznej, gdzie właściwie nie mamy definicji przestrzeni geoekonomicznej. Cały rozdział poświęcony przestrzeni geoekonomicznej bez definicji. Mówi się wiele o tym, jak ona powstaje, co bardzo abstrakcyjny, ale nie ma jej ona nigdzie nie jest zdefiniowana. Co gorsza, opisuje się ją w kategoriach geopolitycznych, bardzo anachronicznych, bo mówi się o tym, że państwa, dążąc do maksymalizacji bogactwa, tworzą własną przestrzeń geoekonomiczną. Państwa, dążąc do maksymalizacji bogactwa, tworzą własną przestrzeń geopolityczną, geoekonomiczną. To nieprawda. Nieprawda. Po pierwsze, nie państwa, dlatego że państwa nie są podmiotem gospodarczym. To przedsiębiorstwa, to firmy. One działają, dokonują ekspansji. Państwa próbują jakoś tworzyć temu prawno-instytucjonalne warunki, troszkę używać polityki, żeby wspierać czy przeszkadzać, ale generalnie gospodarka znajduje się w jakichś rękach prywatnych. Kapitał prywatny, nie państwo, maksymalizują bogactwo poprzez tworzenie własnej przestrzeni geoekonomicznej. I po drugie, proszę państwa, własną przestrzenią geoekonomiczną przestaje być własne terytorium. A to dzieje się dzięki procesom globalizacji, internacjonalizacji, procesów gospodarczych. O tym doskonale wiemy. Wiemy o tym od Marksa, a może nawet od Ricardo, bo nie od Smitha i jego raczej się wyklucza, że tak powiem, z tej serii, chociaż jest świetnym klasykiem. Ale to są wszystkie rzeczy, o których wiemy przynajmniej od Marksa. I później długa kolekcja autorów i świetna szkoła międzynarodowej ekonomii politycznej. W związku z tym, po co tworzyć taki neologizm, takie wrażenie, że to próbuje się coś do tego, co nie jest niczym nowym, a co powiedziałbym, jest nawet anachroniczne co do tego, czym wiemy, ponieważ jest nacisk na państwo i na takie, mimo tej nieustającej opozycji wobec geopolityki, no to jest takie lustrzane odbicie. Anachroniczne lustrzane odbicie geopolityki, ten wykład teoretyczny, ten wykład ten teoretyczno-metodologiczny. Tak jak powiedziałem, nie będę brał tych, tutaj dokonywał takich, tak jak powiedziałem, takiej sekcji tych różnych kwiatuszków, potknięć, słabości, sprzeczności i tak dalej. To wszystko oczywiście pewnym też i z pewnym umiarkowaniem jest podane w recenzji, do której można sięgnąć. I wreszcie może czwarty powód, dla którego postanowiłem wyrazić publicznie swój sprzeciw, oprócz tych trzech pierwszych, a więc rozdziały empiryczne, dobre, ale w standardzie międzynarodowej stosunków gospodarczych, przy tym perspektywa państwowo-centryczna, jeden ekonomista w zespole na 16 osób, perspektywa państwowo-centryczna. Po drugie, zupełnie nieprzekonujący, przeciwnie raczej wywód metodologiczno-teoretyczny, dużą, niedopuszczalnie dużą liczbą potknięć. Po trzecie, fundamentalne pojęcie przestrzeni geoekonomicznej niezdefiniowane, a jeżeli już definiowane, to na sposób anachroniczny, jest sprzeczny z tym, co w istocie ma miejsce, jeżeli chodzi o tworzenie przestrzeni. Państwa nie tworzą, no, przykładowo Polska, eksport nasz do Rosji. Jaki duży? My tworzymy własną przestrzeń ekonomiczną na terenie Rosji. Nasze państwo? Kto uwierzy? Prawda? Raczej jest niespodzianką, że mamy tak świetne wyniki, jeżeli chodzi o eksport do Rosji, pomimo że, prawda, nie jesteśmy w stanie w pełni się otworzyć tam w kierunku politycznym, czy wspierać naszego eksportu i tak dalej, i tak dalej. No i to, że jednak to są te prywatne podmioty, a nie państwa, które maksymalizują bogactwo i w związku z tym hulają po całym, zresztą granice, jak się mówi, są niegeograficzne. Granice to bariery stawiane przez państwa, a więc różne formy protekcjonizmu. Nie geografia. I wreszcie czwarty powód, który mnie skłonił do napisania tej recenzji, wyrażenia swojego sprzeciwu wobec tej nie cofam się tym słowem, uzurpacji teoretyczno-metodologicznej, to oczywiście zespół, który został w moim przekonaniu wprowadzony w błąd. Zespół, który napisał przyzwoite teksty dotyczące empirii, który wpadł w pułapkę z tego przewodnika, który napisał wstęp teoretyczny kompletnie, powiem, z innego obszaru, nie prowadzący do tego, co mamy dalej, a przy okazji bardzo niedobry wstęp. I praca zespołu, dobrego zespołu, dobrych tekstów, znakomitej większości dobrych tekstów, stanęła znakiem zapytania, jeżeli chodzi o ich odbiór, biorąc pod uwagę tę pretensję i tę nieudolność, jaką znajdujemy we wstępie, w pierwszych trzech rozdziałach, część pierwsza, i w zakończeniu, które właściwie dyskwalifikują tę zapowiedź,
Żałuję, że muszę to powiedzieć, ale no, w przeciwnym wypadku przecież nie pisałbym tej recenzji. Ale skoro jest taka zapowiedź i jednocześnie zachęta ze strony redaktora Nowego Tomu, żeby podjąć krytykę, żeby przyjrzeć się publikacji, to oczywiście my od tego jesteśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Mamy zatem no, jasno i klarownie zarysowane stanowiska. Podstawowe teksty oczywiście są dostępne zarówno w postaci książki, jak i materiałów publikowanych w sprawach międzynarodowych. W związku z tym, tak jak zapowiadałem przed otwarciem już publicznej dyskusji, chciałem również przedstawić parę uwag, rozszerzając to, o czym mówiłem we wstępie. Mianowicie, kiedy mówimy o zmianie paradygmatu, czy potrzebie zmiany paradygmatu, a taka potrzeba została zadeklarowana poprzez wprowadzenie na geoekonomia, muszą istnieć dostatecznie silne powody, ażeby taką zmianę wprowadzić. Powody, które wynikają z dogłębnej, starannej analizy dotychczasowych ujęć, paradygmatów, koncepcji, obojętnie jak to w tej chwili określimy. Jeśli chodzi o miejsce generalnie geoekonomii w dziedzinach naukowych deliberacji, pomijając już to, czy się zgadzamy z tym konceptem, czy nie, jak zauważył profesor Haliżak, z tym się zgadzam w pełni, jest to fragment oczywiście międzynarodowej ekonomii politycznej, to znaczy political economy, która, podręcznikowa definicja, analizuje różne aspekty relacji między państwem a aktorami, procesami gospodarczymi. Miejsce państwa jest w tego typu ujęciu zagwarantowane, może nie jako pierwszoplanowe, ale na pewno jako bardzo istotne i kluczowe. W tym sensie można by powiedzieć, jeśli chodzi o definicję przestrzeni naukowej, jakiej porusza się geoekonomia, jest to stary znajomy. Tu z punktu widzenia akcentu położonego na aktora, jakim jest państwo, nie widzimy specjalnie niczego nowego. Ale to nie wszystko. I oczywiście autorzy koncepcji, autor koncepcji geoekonomii prezentowanej nie ogranicza się tylko do tego. Kluczowymi pojęciami, które pojawiają się w tej koncepcji, tak jak ja odczytałem, jest współzależność, posłużę się tu starym terminem angielskim, używanym przez Adama Smitha, podkreślam, Adama Smitha, relacji między defense and opulence, między obroną, czy siłą państwa, a dobrobytem państwa. Ta relacja w zmodyfikowanej postaci stanowi oś czy trzon, wokół którego wedle mego rozumienia budowana jest koncepcja geoekonomii. Już w nowym czy nowszym współczesnym wariancie. Ale, więc szczerze, tutaj powiedziałbym sceptycyzm człowieka, który zajmował się, nie będąc historykiem, ale zajmował się bardzo długo i po dziś dzień zajmuje się historią gospodarczą, to co wzbudziło moje zaniepokojenie, to to, że prezentując tę koncepcję, relacje między tymi dwoma zmiennymi, potęgą, siłą, generalnie państwem, a dobrobytem, cytując znakomitego Jakoba Winera, nie znalazłem krótkiej informacji, że ta wnikliwa uwaga Winera dotyczy debaty na temat merkantylizmu. I w związku z debatą na temat merkantylizmu się pojawił. Ale pamiętam, to jest uchybienie, można powiedzieć, pomyłka czy opustka, która nie musi mieć żadnych specjalnych konsekwencji. Ale patrząc znowu na sposób rozprawy czy sposób uporania się z dotychczasowym dorobkiem, osiągnąłem rzecz naturalna dla badacza, sięgnąłem do bibliografii. Nie po to, żeby znaleźć własne prace, ale żeby znaleźć prace, które są przywoływane. I ku swojemu zdumieniu
czytając następnie tekst, zobaczyłem, że mamy do czynienia z niezwykle tradycyjnym, uproszczonym i zniekształconym przedstawieniem merkantylizmu. To jest pierwszy punkt, od razu. Implikacje merkantylizmu dla późniejszego rozwoju i praktyk gospodarczych, i koncepcji teoretycznych przedstawione w fundamentalnej na dzień dzisiejszy pracy Istvána Honta w ogóle nie istnieją. Po prostu nie ma ich. Ale zostawmy na boku merkantylizm, bo to jest jeden, powiedziałbym, historyczny wątek. Jest coś znacznie poważniejszego. Kiedy zastanawiałem się nad koncepcją geoekonomii, tak jak została sformułowana, mianowicie wydaje mi się, że jest znacznie poważniejszy konkurent geoekonomii, który jest nam bardzo dobrze znany. On nazywa się nacjonalizm gospodarczy. W związku z tym natychmiast popatrzyłem, co przeczytam na temat nacjonalizmu gospodarczego. Pół akapitu z absolutnie opacznie przedstawioną koncepcją profesora Jana Kaufmana. Nie mówię o swoich własnych, ale mówię o profesorze Jana Kaufmana. Otóż bez znikania, nacjonalizm gospodarczy to nie jest pojęcie zredukowane do protekcjonizmu, autarki czy zabiegów wymierzonych w kapitał zagraniczny. Nacjonalizm gospodarczy jest również prozagraniczny, prokapitał obcy w zależności od sytuacji historycznej. W każdym bądź razie doszedłem do wniosku, że najważniejszy konkurent pojęcia geoekonomii, czyli nowoczesne formy nacjonalizmu gospodarczego, został po prostu zignorowany, zepchnięty poza pole rozważań. Nie ma. W tym miejscu wchodzi, to puste miejsce, wchodzi geoekonomia. To jest pierwsze. W związku z tym zrozumiałe stają się też i inne luki dotyczące bibliografii, czy prac, na których się powołują. Mianowicie fundamentalna praca, która w tej chwili historię, mówi o współczesności, czy implikacjach współczesnej. Profesor Lyle Greenfield z Harvardu na temat rewizji weberowskiego fundamentalnego konceptu ducha kapitalizmu wyrażonego w protestantyzmie. Powiada Greenfield, nie, to nie protestantyzm jest duchem kapitalizmu. To nacjonalizm gospodarczy jest duchem kapitalizmu. Niedobrze, niedobrze. Aczkolwiek przypomina Max Weber dumnie w swoim wykładzie freiburskim, powiedział, jestem nacjonalistą gospodarczym. Ale to były inne czasy. W związku z tym dzisiaj się mówi o patriotyzmie gospodarczym, to już brzmi lepiej. Notabene muszę powiedzieć, że premier Piechociński zapomniał zaprosić autora tej koncepcji. Raz jeszcze tu przywołam nazwisko profesora Jana Kaufmana. Myślę, że na drugi tę niezręczność. Otóż mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest niezwykle tricky. W tym sensie, że wszyscy, patrząc na wiek XIX, na wiek XX i początki wieku XXI, wszyscy w tej czy innej formie praktykują nacjonalizm gospodarczy, nigdy nie nazywając go nacjonalizmem gospodarczym. Nigdy. Pojęcie nacjonalizmu gospodarczego, przypominam, pojawiło się w odniesieniu do zacofanych rejonów Europy w okresie międzywojennym, a zwłaszcza w latach 20. Później zostało skompromitowane przez zbitkę nacjonalizm, autorytaryzm. Ale jeżeli odejdziemy od tej złej famy tej koncepcji, powiedziałbym, czytając teksty profesora Haliżaka, czytając książkę, miałem wrażenie, że czytam o właśnie starym znajomym. Starym znajomym, który dzisiaj we współczesnych warunkach, a analiza zawarta w książce pokazuje, w jakich formach, z pomocą jakich instrumentów, który dokonał kolejnej mutacji. Kolejnej mutacji, tak jak dokonywał jej przez ostatnie dwa stulecia. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że w przypadku tego nowego paradygmatu, który dla mnie jest paradygmatem starym, mówimy o molierowskim bohaterze.
nigdy nie wiedział, że mówił prozą. Chociaż zawsze jak otwiera usta, prozą mówił. Kiedy prowadziło się działalność gospodarczą i prowadzi działalność gospodarczą, te wszystkie elementy, które byśmy zdefiniowali jako nacjonalizm gospodarczy, są obecne. Nazwijmy go geoekonomią dzisiaj, brzmi to lepiej, ale czy jest to nowa jakość? Oddaję w tym momencie głos Państwu. Prośba do osób, które zamierzają zabrać głos, tylko o krótkie przedstawienie się i nazwisko, dlatego że nasze spotkanie jest nagrywane. Prośba wielu kolegów, współpracowników i osób zainteresowanych spoza Warszawy, ażeby relacja z naszego spotkania ukazała się również na stronie internetowej pismo. Proszę bardzo, pani. Dzień dobry, Jacek Wojciechowicz, jestem głównym ekonomistą Polskiego Instytutu Dyrektorów i byłem pracownikiem Banku Światowego wieloletnim. Chciałem może bardzo krótko powiedzieć, że ta tęsknota za takim narzędziem teoretycznym, które by wyjaśniało tak naprawdę, co się dzieje dzisiaj w świecie gospodarczym i politycznym, ale jest od dawna, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że takie narzędzie w ogóle nie jest możliwe, ponieważ zmiany, jakie następują w tej chwili, są tak dynamiczne i tak szybkie, że tak naprawdę nie sądzę, żeby jedno pojedyncze narzędzie było w stanie nam naprawdę wyjaśnić różne rodzaje. Chociaż dobrze by one było, mogłoby służyć działaniom prognostycznym. I jeszcze taka jedna krótka uwaga, to co profesor Schleifer powiedział o nacjonalizmie gospodarczym. Ja myślę, że w tej chwili w ogóle przechodzimy trochę inną fazę i być może niedługo będziemy mówili o regionalizmie gospodarczym, ponieważ tak naprawdę te tradycyjne pojęcia narodów, one nam się zmieniają, powstają większe grupy. Chociażby same pojęcie Unii Europejskiej, która ma pewną politykę gospodarczą, aczkolwiek wewnątrz niej też występują nacjonalizmy jako takie. Natomiast co do profesora Haliczaka, to chciałem powiedzieć po pierwsze takie moje własne doświadczenie z 2000 roku ze zjazdu ekonomistów Banku Światowego w Waszyngtonie, kiedy moi koledzy dyskutowali na temat różnego rodzaju reform ekonomicznych, jakie były wtedy polecane przez bankę, więc mówimy nie tylko o analizie przeszłości, ale o pewnej próbie wpływania na przyszłość i na realia gospodarcze. I wtedy ja pamiętam, jako osoba, która przyjechała z Polski, bardzo mocno argumentowałem za tym, że nie można planować reform ekonomicznych w oderwaniu od cyklu politycznego. Moi koledzy uważali, że nie ma co się przejmować tym, kiedy są wybory, co się dzieje w danym kraju, należy założyć pewną reformę i ją wprowadzać. Wtedy to zostało potraktowane jako coś naprawdę takiego bardzo dziwnego. No, kilka lat później oczywiście ta zasada została powszechnie stosowana i dzięki Bogu zresztą, ponieważ szereg reform było wtedy proponowanych i wprowadzanych kompletnie bez sensu. Jeszcze kolejna uwaga. Wydaje mi się, że dzisiejszy świat tak naprawdę, jak obserwujemy, szczególnie w życiu gospodarczym, on jest tak mocno zróżnicowany, że trudno jest skorzystać z jednej nauki, żeby wyjaśnić to, co się w tej chwili dzieje. Ekonomia, już te tak zwane prawa ekonomiczne, one są trudne do stosowania. Ostatni kryzys nam wskazuje na to, jak szalenie trudno jest analizować to, co się dzieje w czasie tego kryzysu i przewidywać, co się będzie mogło działać. Musimy sięgać po narzędzia, które były totalnie ignorowane jeszcze lata temu. No, stosowanie psychologii do analizy tego, co się dzieje w ekonomii, już jest od szeregu lat stosowane. I samo pojęcie tradycyjne homo economicus, czy osoby, która się kieruje pojęciem racjonalnym przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w przypadku inwestorów, kompletnie nie ma sensu, bo to często tutaj nie ma w ogóle żadnych, tak już kończę. I wreszcie chciałem powiedzieć na samym końcu, dzisiaj się rozpoczyna konferencja w Davos. Ta konferencja odbywa się pod hasłem dynamiczny, elastyczny dynamizm. Cokolwiek by miał to znaczenie, wydaje mi się, że jest to przykładem tego, jak trudno jest w tej chwili w jakikolwiek sposób powiedzieć, co się dzieje. Tam mamy do czynienia z przywódcami dużych organizacji gospodarczych, olbrzymich. Ja patrzyłem na listę, dzisiaj akurat miałem wywiad w Polsacie i mówiłem na ten, patrzę na listę uczestników, bardzo imponująca. Prezesi największych firm, prezydenci, ale również naukowcy, artyści i tak dalej. I widać wyraźnie, jak trudno jest w tej chwili tak naprawdę nam zdefiniować, co się wokół nas dzieje. Ja myślę, że mamy tak dużą ilość informacji zewnętrznych, globalizacja wpływa na taką ilość podejmowanych decyzji, że jest trudno wypracować jednolite narzędzie. Także chciałbym powiedzieć po prostu, że jest to szalenie trudny temat w ogóle do działania. Ja myślę, że sam pomysł stosowania jednego narzędzia jest po prostu pomysłem,
powiedziałbym, challenge. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy panowie będą chcieli odpowiadać w tej chwili, czy też na końcu? Może troszkę później, żeby się pojawić wprost. Dobrze. Kolejna osoba. Dzień dobry Państwu. Raczkowski Konrad, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk. Przede wszystkim cieszę się, że zespół pana profesora Haliżaka podjął trud naukowy opracowania kolejnej publikacji, szczególnie w tym okresie. Chciałbym dołączyć się, ponieważ mamy mało czasu jako dyskutanci, ja przejdę do rzeczy. Przychylam się w pełni do wypowiedzi pana profesora Kuźniara, że państwa dążą do maksymalizacji bogactwa, tworzą własność przestrzeni ekonomicznej. Nie jest to prawdą w moim rozumieniu, chociaż zastanawiam się, czy w wypadku wybranych krajów typu Chiny nie byłoby to uzasadnione twierdzenie. Postawiam tutaj znak zapytania do tego. Natomiast ja miałbym takie, profesor, pytanie, czy w swoich badaniach zastanowił się pan i spróbował podejść do tego, do omówienia, zdefiniowania w szerszym kontekście takich pojęć, co to jest bezpieczeństwo ekonomiczne i ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa w geoekonomii, bo w moim przekonaniu są to fundamentalne sprawy, które powinny być rozpatrywane, jeżeli się mówi o geoekonomii, bez względu na to, jak ona jest zdefiniowana. Oczywiście wyrazić tutaj masę poglądów na temat tego, co panowie mówili, ale wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli ten czas oddam profesorowi Hajrzekowi, aby mógł stosunkować się do zarzutów profesora Kuźniara. Bardzo chciałbym usłyszeć jego odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, było to niezwykle konstruktywne wypowiedź. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Nazywam się Jerzy Sułek. Mogę o sobie powiedzieć, że funkcjonuję od kilkudziesięciu lat zarówno w teorii, jak i w praktyce stosunków międzynarodowych. Swoje upojne, najlepsze lata spędziłem w tym gmachu, 15 lat również i na tej sali. I z tej pozycji człowieka troszkę może doświadczonego, bardziej od większości tych młodych na tej sali, chciałbym podać pomocną rękę profesorowi Haliżakowi, bo wydaje mi się, że występuje, mówiąc językiem sportowym, występuje na wyjeździe. Ma silnego przeciwnika, czyli nie występuje na swoim terenie, terenie uniwersyteckim, tylko w Piśmie, gdzie Roman miał, ma i mieć będzie silną, uznaną pozycję. Publiczność, jak już dotychczasowy przebieg dyskusji wskazuje, no, może gdybym miała wybrać między jednym a drugim, to wiadomo, po czyjej stronie się opowie. Sędzia chce być obiektywny, prawda, ale też go ciągnie w jedną stronę. W związku z tym czuję przemożną potrzebę wyciągnięcia. Ale panie ambasadorze, czas. Już. Pierwsza sprawa. Wydaje mi się, że mamy do czynienia, a środowisko naukowe powinno to cenić, z próbą, pomysłem, pewnym wynalazkiem, jak każdy nowy pomysł nowatorski, innowacyjny, twórczy, będzie wzbudzał sprzeciw. Byłoby źle, gdyby tego sprzeciwu nie było. Jedno, w związku z tym namawiam profesora Haliżaka, by nie przejmował się za bardzo głosami krytyki, łącznie z atakami personalnymi, przyjmował je dzielnie i mówiąc, rób ta swoje, prawda, metodą czy zawołaniem owsiankę. Natomiast apel mam do pana profesora Haliżaka, by zechciał zmodyfikować nieco swoje podejście. Po pierwsze, uważam, że nie wolno traktować pojęcia geoekonomia jako kielicha świętego Graala, jako włóczni świętego Maurycego, prawda, jako takiego, jak Niemcy mówią, Heilmittel, czyli takie cudowne na wszystko. Nie wolno, to nie jest paradygmat paradygmatów. Jeśli dobrze będzie, jeśli termin ten przyjmie się tak, jak się przyjął geopolityka, geologia, geofizyka, geochemia, geosfera, geografia, 15-20 jeszcze innych. Czyli byłbym mniej pretensjonalny, bardziej skromny, ale merytorycznie trzymałbym się swego. Apel do państwa, jako do
młodszych, tu w większości. Czytajcie Państwo obie strony. Nie dajcie się zwieść, bym powiedział uwieść, dobra, bo to byłoby to źle zrozumiałe. Nie dajcie się zwieść jednej i drugiej strony. Przeczytajcie, to ja trzy dni to, czy trzy wieczory czytałem tę książkę. Strasznie szybko. Plus jeden wieczór poświęciłem recenzji romana. Długie wieczory były upomnę przy czerwonym winie, które polecam. Dokładajcie do tego swój własny rozsąd. Dziękuję. Dziękuję za uwagę, panie ambasadorze. Proszę mimo wszystko o trzymanie dyscypliny, jeśli chodzi o czas wypowiedzi. Dwa, panie ambasadorze, ja myślę, że niektóre wątki, które pan poruszył, nie dotyczą tej sali oraz tej debaty. W związku z tym nie ma sensu ich rozwijać. Tak, proszę bardzo. Irena Rysińska, Instytut Stosunków Międzynarodowych. Ja też przeczytałam książkę i przeczytałam recenzję i po przeczytaniu książki takie pewne refleksje się nasuwają. Przez właśnie czytając ten wstęp teoretyczny miałam takie wrażenie, że tam przez cały czas przeciwstawia się właśnie geopolityka geoekonomii. Tylko do końca też nie wyjaśniono, czym jest geopolityka. I z tego też by wynikało, że dotąd wszyscy byliśmy opętani jakimś takim sposobem rozumowania pod nazwą geopolityka. I natomiast teraz zaproponowano nam zupełnie inne podejście. W ramach tego podejścia geopolitycznego, jak zrozumiałam, to głównie państwa kierują się, czy tutaj w ramach jednego i drugiego podejścia podmioty kierują się zupełnie innymi interesami. I w przypadku właśnie podejścia tego geoekonomicznego, czy w ramach tej koncepcji teorii, państwa czy podmioty kierują się głównie bogactwem, natomiast no, państwa też bogactwem i jeszcze siłą, ale kwestie bezpieczeństwa w ogóle schodzą na plan dalszy. No, wydaje mi się, że i te wszystkie przykłady, które są w tej książce podawane, one wydaje mi się trochę tak fałszują to, ponieważ no, tutaj trzeba też spojrzeć na to pod kątem hierarchii interesów. To jest ważne w sferze międzynarodowej i dla podmiotów, które tam funkcjonują. Dotąd uznawaliśmy, ja myślę, że to jest podstawowa sprawa, to jest kwestia przetrwania. Przetrwanie to bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie bogacenia się i rozwijania relacji między państwami bez, czy w ogóle bez różnymi podmiotami gospodarczymi, jeśli nie będzie zapewnione bezpieczeństwo. A kwestia bezpieczeństwa to jest także problem państwa, pozycja państwa, siły państwa i relacji między państwami. Więc no, też tutaj jawią się nam dosyć złożone relacje między czynnikiem politycznym i gospodarczym. I nie zawsze to są takie równorzędne wartości. Chcecie jako pierwszy głos? No to proszę bardzo, proszę. 2 minuty. Nie ma kompromisu w sprawie twierdzenia, że państwa tworzą przestrzeń geoekonomiczną. To one są inspiratorami tego procesu. To nowy rodzaj działania, napisałem, że to nowy rodzaj działania państwa, uprawiania polityki, poszerzania przestrzeni, która dostarczałaby możliwości rozwoju, dostępu do czynników produkcji i tego, co nazywamy wzrostem bogactwa. Ta nowa przestrzeń wymaga nowej wiedzy. Państwa działają w nowej rzeczywistości. Globalny łańcuch produkcji. Czy ktoś poświęca się należytą temu uwagę? Kiedy minister spraw zagranicznych Chin mówi, my jesteśmy zdołowani, zajmujemy podrzędne miejsce w globalnym łańcuchu produkcji. Firma Apple produkuje u nas, my składamy smartfona. To kosztuje $500, a nasz wkład jest $10. 1%. My jesteśmy w tym. I to jesteśmy w niekomfortowej sytuacji w tej właśnie przestrzeni przestrzeni kształtowanej przez siły materialne, postęp techniczny i to, co nazywamy w tym. Nacjonalizm. Panie profesorze, biłem się z myślą długo, bo dostrzegam rzeczywiście bliskoznaczność tego pojęcia, ale uznałem po pierwsze, że rzeczywiście to się źle kojarzy, a po drugie uważam, że nacjonalizm ekonomiczny
odnosi się do sfery działania wewnętrznego, a tu chodzi o stosunki międzynarodowe. Wielkie programy, rzeczywiście protekcjonizm jest skierowany do środka, do państwa. Oczywiście nie odżegnuje się, mówimy także o protekcjonizmie zewnętrznym, to jest też prawda, ale przyjmuje tę uwagę z największą pokorą. To samo dotyczy kolejnego terminu, mianowicie merkantylizm. Bo rzeczywiście, można by powiedzieć w historycznej perspektywie, merkantylizm to protoplasta geoekonomii. W przestrzeni geoekonomicznej, to odpowiadać na pytanie któregoś z panów, ważne jest bezpieczeństwo państwa, jak najbardziej, bo w tej nowej przestrzeni państwo jest, odkrywa się poprzez liberalizację id. Liberalizację odkrywa się na działanie sił zewnętrznych i w tej nowej przestrzeni przetrwanie państwa i jego rozwój, przetrwanie państwa i jego rozwój jako podmiotu ekonomicznego ma kluczowe znaczenie. Stąd rozdział o konkurencyjności. To nowy rodzaj właśnie podejścia do tego problemu, ale to wymaga odwołania się do nowych instrumentów, do nowego rodzaju myślenia. Tutaj wysyłanie kontyngentów za granicę wojskowych i zwiększanie nakładów na zbrojenia nic nie daje. Do tego potrzebna jest wiedza i właściwe odczytywanie trendów. Rola ekonomii w przestrzeni geoekonomicznej jest ważna, dlatego że dostarcza wiedzy na temat efektywnej alokacji zasobów oraz instrumentów. Bronię poglądu bezwzględnie, że przestrzeń jest kreowana przez państwa. Stany Zjednoczone są mistrzami w tej dziedzinie. Eksterytorialne prawo Stanów Zjednoczonych to jest wręcz przejaw tworzenia w skali globalnej przestrzeni geoekonomicznej za pomocą prawa gospodarczego. Proszę Państwa, w jednym z ostatnich numerów czasopisma Banku ukazał się artykuł o nowej ustawie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli obywatel amerykański złoży depozyt w banku, to automatycznie ten bank po prostu zaczyna podlegać działaniu prawa amerykańskiego. To jest niebywałe. Eksterytorialność prawa amerykańskiego. Firmy amerykańskie, McDonald's, nie tworzą tego same dla siebie. Są inspirowane. Jest rozdział w tej pracy o relacji między państwem a przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa są narzędzie. To jest wyjątkowo użyteczne narzędzie. Proszę Państwa, czym ogarnięte, jaką obsesją są ogarnięte Chiny? Tworzeniem wielkich firm międzynarodowych. Proszę zauważyć, jakie mają sukcesy. Lenovo, ZTE, Haier i Huawei. Firma elektroniczna. 25 lat temu to była firma garażowa. W ciągu 25 lat Chiny, rząd, państwo stworzyły wielki koncern międzynarodowy, który ma, uwaga, zakaz wstępu do Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że decydują kryteria bezpieczeństwa. I ostatnia kwestia. Polska, a przestrzeń geoekonomiczna w Rosji. Jakiś czas temu rozpocząłem badania na temat Lwowskiej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w okresie międzywojennym. To jest bardzo interesujący wstęp. I tam, proszę Państwa, opnąłem się na koncepcję Eugeniusza. Przy tej okazji zapoznałem się z dorobkiem geografa ekonomicznego Eugeniusza Romera. Koncepcja Międzymorza kojarzy nam się z koncepcją polityczną, ale w swej to była oryginalna koncepcja geoekonomiczna, której autor twierdził, że między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim wykształciła się naturalna nić komunikacji i transakcji ekonomicznych. To przestrzeń. Później politycy II RP zawłaszczyli ten pomysł i nadali mu wymiar geoekonomiczny, czyli skompromitowali kompletnie. Nasze interesy w Rosji realizujemy w ramach przestrzeni organizowanej, inspirowanej przez Unię Europejską. I dzięki działaniu Unii Europejskiej, dzięki liberalizacji dostępu do rynku rosyjskiego jest możliwe operowanie przez nasz firm. Ale to nie nasze działanie na rzecz tworzenia, tylko działanie UE. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Kuźniar, po wypowiedzi profesora Kuźniara i inne osoby, które zgłaszały się do głosu, głos otrzymają. Proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, dziękuję. No cóż,
dążenie przez firmy, przedsiębiorstwa do posługiwania się własnym państwem w celu zdobywania rynków zbytu, możliwości lokowania inwestycji, korzystania z taniej siły roboczej, pozyskiwania na dogodnych warunkach surowców, to wszystko nosi nazwę imperializmu. John Hobson, niepotrzebna geoekonomia. John Hobson ponad 100 lat temu, 110 lat temu dokładnie, 111, przepraszam. No, to po co oszukiwać odbiorcę, prawda? To jest dokładnie to, o czym przed chwilą słyszeliśmy, a więc próba posłużenia się własnym państwem w tych celach, o których była mowa. To później, że tak powiem, przeobrażało się na różne sposoby, zyskało bardzo dobrą reputację przez w postaci tej międzynarodowej ekonomii politycznej. Cóż, jeżeli chodzi o wrażliwość na rolę czynnika gospodarczego w stosunkach międzynarodowej i polityce zagranicznej, to u mnie ona została wykształcona silnie przez profesora Dobroczyńskiego, który zawsze nam mówił jako studentom, u niego wykład i egzamin, mówił nam: panowie, proszę zwracać uwagę na gospodarkę, na ekonomię. Bo to jest bardzo ważne, to się nie docenia się, ale zwracajcie na to uwagę. Zwracajcie na to uwagę. Cały czas. No, oczywiście po zakończeniu zimnej wojny, kiedy pękły bariery, kiedy mniej rzeczywiście trzeba zajmować się było bezpieczeństwem, fantastycznie wszczelił się Edward Latuak, mówiąc o tym, że właśnie w tej chwili będziemy mieli do czynienia z opisaną przez sytuacją opisaną przez Clausewitza, dlatego że logika walki będzie wyrażana, że tak powiem, w gramatyce handlu, prawda? I tylko tyle, nic więcej, ale więc czynnik gospodarczy silnie, że tak powiem, wzmocni swoją obecność w polityce zagranicznej i w stosunkach międzynarodowych. I tutaj dochodzę właściwie do podstawowej słabości w tym momencie tej pracy w warstwie empirycznej, bo jeżeli ja oczekiwałem czegoś o niej, czegoś nowego, może niekoniecznie optymistycznego, jak twierdzi redaktor tomu, ale innowacyjnego, oryginalnego, nowego, odkrywczego, to inkorporowania do międzynarodowych stosunków gospodarczych jako dyscypliny badawczej, czy zagranicznej polityki ekonomicznej państwa, czy międzynarodowej ekonomii politycznej, inkorporowania tego wszystkiego, co zostało spuszczone ze smyczy, można powiedzieć, poprzez konsensus waszyngtoński, poprzez neoliberalizm. Notabene konsensus waszyngtoński w tej pracy przywoływany jest jedynie 2 czy 3 razy w przypisach. To jest podstawowy, że tak powiem, mechanizm, który doprowadził do uruchomienia nowych procesów w gospodarce światowej. Od tego właściwie czasu zacząłem mówić o gospodarce światowej, a nie o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Konsensus waszyngtoński, który wyniósł na powierzchnię, na pierwszy plan aktorów gospodarczych, finansowych, handlowych, pozapaństwowych, które zaczęły wręcz działać jako rywale państw, w opozycji do państw, które zagoniły w pewnym momencie państwa do narożnika. Zagoniły państwa, państwo przestało być potrzebne, zaczęło przeszkadzać. Państwo zaczęło przeszkadzać, stało się anachronizmem. Mógłbym cytować, ale przez miłosierdzie tego nie będę robił. Znanych polskich ekonomistów, którzy mówili, że państwo przeszkadza, państwo jest anachronizmem. Państwo podchodzi, jeżeli chodzi o gospodarkę, do lamusa historii, prawda? Kryzys 2008 i następstwa troszeczkę, że tak powiem, tę równowagę przywrócił, czy że tak powiem, podtrzymał relewantność państwa w sferze także gospodarki światowej, w stosunków zagranicznych państwa ekonomicznych. Natomiast to, że tego zupełnie nie ma w tej pracy, pracy napisanej na początku drugiej dekady XXI wieku, a więc ponad 20 lat po tym, jak te siły zostały spuszczone ze smyczy, ten dżin został wypłynął z butelki, to jest w moim przekonaniu podstawowy mankament poznawczy tej pracy w warstwie empirycznej, bo ona oczywiście w warstwie teoretycznej się nie broni, po prostu nie może się bronić, każdy, kto przeczyta, wie, że metodologicznie, teoretycznie to po prostu humbug. Przepraszam, napisałem to, podtrzymuję. Natomiast w warstwie empirycznej ona miałaby pewną wartość dodaną, no, w stosunku do tego wszystkiego, o czym wiemy, rozumienia naszego rozumienia związków między polityką zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi a ekonomią, gdyby wprowadzała należycie. Natomiast tam się pojawiają śladowo ci aktorzy, ale jedynie jako instrumenty państwa. Są 2 czy 3 rozdziały, nawet są rozdział o państwowych funduszach inwestycyjnych, państwowych, a nie tych, które wykoleiły gospodarkę, znaczy finanse światowe w roku dotyczącym państwowych, prawda? Więc w tych rękach Arabii Saudyjskiej, Norwegii, Rosji, inne fundusze, prawda?
i tak dalej, i giełdy, i te całe, że tak powiem, ten, cały ten przemysł derywatów i tych syntetyków, które wykoliły, że tak powiem, wysadziły powietrzem finanse światowe w roku 2007-2008 na podobieństwo tego, co stało się pod koniec lat 20. W gospodarce światowej w XX wieku. To jest podstawowy, tak jak powiedziałem, mankament empiryczny tej pracy. Ubolewam, że to nie zostało docenione, bo wtedy przynajmniej cieszyłbym się, że jest coś nowego, do czego się możemy więcej dowiedzieć, prawda? I jak ci nowi aktorzy działają, jak te relacje wyglądają. Tego niestety nie ma. Podkreślam raz jeszcze, w partii teoretycznej to się niestety nie broni, to nie wnosi niczego nowego, to jest próbą, że tak powiem, bardzo niedobrą metodologicznie, teoretycznie powiedzenia czegoś nowego przy użyciu przedrostka geo. Ja jestem niedoszłym geologiem, mam duży szacunek dla tych geo, ale geologia, geofizyka, owszem, dobrze, studiowałem to długo, natomiast już w odniesieniu do sfery politycznej to jestem bardzo sceptyczny, tak jak byłem sceptyczny wobec geopolityki, dawałem to wielokrotnie wyraz w słowie pisanym i mówionym i teraz lustrzane odbicie geopolityki zwrócone wstecz? Nie. Mój sprzeciw. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Po kolei panie profesor Domela i później pani. Karin Domela, ja mam dwa pytania do referentów, a może też do pana Schleifera. Pierwsze pytanie jest, jak Państwo ocenicie dyskurs o nowej roli autorytaryzmu. Przecież to jest bardzo ożywiona dyskusja, że demokracja nie jest potrzebna do rozwoju gospodarki. Pierwsze pytanie. Drugi, jaka rola jest rola w geoekonomice, rola kultury? Ja zajmuję się Chinami i chciałam przypomnieć, że w pierwszych latach to chińska emigracja inwestowała. 80% inwestycji to overseas Chinese. I chciałam tutaj powiedzieć, tutaj wpadło bardzo proste, ale bardzo mądre zdanie, pani Żukrowska mówiła, że ekonomia jest polityczna. Co to oznacza? Po prostu no jest, tak jest, jest. I tutaj nie ma sprzeczności. I chciałam powiedzieć, to co obserwujemy przynajmniej w ostatnich 30 lat w Chinach, to państwo albo inspiruje, albo hamuje ekonomię. Dziękuję. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, Oskar Pietrewicz. Ja jestem absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych i może dlatego szczególnie znaczy trochę jest studentów i dlatego mnie szczególnie interesowała ta debata i tutaj chciałem nawiązać do tego, co pan ambasador powiedział róbta tak dalej, nie, absolwentom nie chodzi o to róbta tak dalej, tylko róbta dobrze. To jest najważniejsze. Przepraszam, że ja z pozycji absolwenta tak mówię bez niczego przed nazwiskiem oprócz magistra zwykłego. Ale wydaje mi się, że to jest niesamowicie ważne, a nie takie bezkrytyczne, nie patrzcie na krytykę, tylko rób ta dalej, nie, rób ta dobrze, to powinno być. Do pana profesora Haliszaka też sprecyzować, bo wydaje mi się, że pewne rzeczy bardzo łatwo podpiąć pod teorię, jeśli się rzuci coś ogólnikowego. Huawei nie ma zakazu w USA, Amerykanie się starali, owszem, ale nie ma tego zakazu, to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które się pojawiły w tej debacie, są efektem tego, że tak naprawdę nie wiadomo, czym są stosunki międzynarodowe, nie wiadomo, jak je opisywać. Dlatego, że często to, co ja mówię z punktu widzenia absolwenta, i to się myślę, że panowie mogą się nad tym zastanowić, to jest impuls do kolejnej debaty, co znaczy, że stosunki międzynarodowe są dyscypliną interdyscyplinarną. Takie są konsekwencje tego, jeśli czegoś nie potrafimy określić. I później dlatego się schylamy po geoekonomię, po geopolitykę, szukamy, czym są te stosunki, bo tak naprawdę używamy słowa wytrychu, że stosunki międzynarodowe są dyscypliną interdyscyplinarną. To tak samo jak fizyka jest dyscypliną interdyscyplinarną, bo używa narzędzi matematycznych. Nie bardzo o to chodzi, wydaje mi się. Dziękuję. W swojej wypowiedzi zacytuję Tomasz Grosse, najnowszej publikacji, którą cytowałem. Mówi tak, geoekonomia może być rozpatrywana jako poznawcza perspektywa w ekonomii politycznej. To zdanie, ta opinia publikacji, która ukazała się parę miesięcy po naszej.
to także wyzwanie dla publicznej polityki i jako naukowej dyscypliny badającej problem bogactwa państwa. Zdecydowanie istnieją absolutne przesłanki logiczno-metryczne za przedrostkiem geo, bo mówimy o przestrzeni, a przestrzeń wywodzi się z pojęcia geografii. W związku z tym istnieją przesłanki, żeby to nazywać geo. To niczym nie. To jest zabieg logiczny, absolutnie. Proszę Państwa, pytania Pani Tomali. Autorytaryzm a rozwój. Bardzo dobre pytanie. Wielu stawia pytanie, jak to się dzieje, że kraj, który przez 30 parę lat rozwijał się w tempie 10%, czyli zastosował właściwą metodę na rozwój gospodarczy, nie uzyskał, jego przedstawiciele nie uzyskali Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Rzecz jasna, chodzi o Chiny. Natomiast przedstawiciele kręgu, którzy otrzymują rocznie 2-3 nagrody Nobla, bo to zresztą jakie to jest dzielone, po prostu doprowadzili do kryzysu. W literaturze przedmiotu tej zachodniej mówi się jednoznacznie o pozytywnym, logicznym związku między demokracją i rozwojem. A mamy do czynienia w tej chwili z poddawaniem, testowaniem empirycznym tej tezy. Mianowicie zdolność reżimów autorytarnych Azji Wschodniej do mobilizacji zasobów była nadzwyczajna. Była nadzwyczajna. Więc słynne opracowanie Banku Światowego z 1994 roku, co było przyczyną sukcesu gospodarczego, czy ekonomia, czy polityczna mobilizacja, pozostaje otwarte. Rola kultury w przestrzeni geoekonomicznej jest ważnym elementem. Dlatego, chociażby ze względu na mniejszości, czyli obywateli własnego kraju, którzy pozostają za granicą. W państwach azjatyckich to jest bardzo ważny element. Mniejszość chińska jest kluczowym elementem tworzenia geoekonomicznej przestrzeni przez Chiny. To jest wyjątkowy element kulturowy wykorzystywany w procesie tworzenia tejże przestrzeni. Są oni niezbędnym elementem chińskiej obecności w świecie. To jest symbol państwa chińskiego. To nie jest tak, że zupełnie inaczej niż w naszym przypadku. Polska mniejszość na Greenpointie, czy reprezentuje naszą przestrzeń? Nie. Pozostaje elementem izolowanym, nie mającym bardzo małą relację z krajem macierzystym. No, proszę Państwa, podsumowując, powiem tak, cieszę się, dziękuję jeszcze raz za zorganizowanie tej dyskusji. Pojawiły się pytania, które po prostu będą mnie i mój zespół zmuszać do korekty. Tu chodzi zwłaszcza o problem zasygnalizowany przez pana profesora Schleifera, merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny. Natomiast no, mamy poczucie, tak powiem, satysfakcji z tego, co osiągnęliśmy, wywołując taką dyskusję. Będzie tworzony indeks cytowań przez Polską Akademię Nauk. Zakładam, że ta praca będzie jednym z najczęściej cytowanych, ale to bynajmniej nie jest pełna satysfakcja. Nie jest pełna satysfakcja, gdy zamiast liczyć cytowania, wolałbym liczyć pieniądze, jakie z tego tytułu by wpłynęły. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorze. Profesor Kozik. Proszę Państwa, prosiłbym mimo wszystko o ciszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście trudno się dyskutuje, czy trudno było dyskutować tak, zwłaszcza jak mamy tak mało czasu, o tej publikacji, dlatego że tutaj są wyraźnie dwie części, dwie warstwy. Warstwa empiryczna, która sama w sobie, tak jak pan profesor Schleifer mówił w sobie wprowadzającym, zasługiwałaby na dyskusję. Bardzo ciekawa, bardzo rozległa, bardzo, powiedziałbym, taka całościowa i tutaj szapoba dla tej młodej części zespołu, który uczestniczył w tej pracy, z tymi brakami, o których mówiłem wcześniej zresztą. Ale znaczy przede wszystkim podstawowy brak to jest ten państwowocentryzm oraz nieobecność
tych wszystkich aktorów, którzy pojawili się w latach 90. i później, tak silnie w gospodarce światowej, w polityce zagranicznej państw zresztą. To jest jedna rzecz, chciałoby się mówić czasem, gdy robimy wycieczki. I druga sprawa to jest sprawa oczywiście teoretyczna. Tutaj bardzo ważne pytanie zostało postawione przez pana Oskara Pietrewicza. Rzeczywiście, bo to jest tak, że w tej pracy przyjmuje się, łatwo sprawdzić, że geoekonomia absorbuje czy inkorporuje trzy dyscypliny: geografię, ekonomię i stosunki międzynarodowe. Stosunki międzynarodowe znikają. Panie Oskarze, nie ma stosunków międzynarodowych. Ja się temu sprzeciwiam. Ekonomia, czynnik ekonomiczny, bardzo proszę. I to jest fantastycznie, jeszcze raz podkreślam, ujęte, odzwierciedlone w dorobku międzynarodowej ekonomii politycznej. Świetne nazwiska, ogromna literatura, ogromny dorobek, ustalenia teoretyczne, empiryczne. Nie wiadomo, dlaczego nagle wrzuca to do kosza, wprowadzając w to miejsce właśnie geoekonomię, którą buduje się w opozycji do anachronicznej geopolityki i także anachronicznie rozumianej geopolityki. Często czyni się cały ten wywód, całą tę pracę, jednak trochę także anachroniczną. Natomiast rzeczywiście są tutaj wątki nowe, które nie zostały w znacznym stopniu uwzględnione, chociaż jest ten rozdział poświęcony Indii, który uwzględnia to w większym stopniu, w takim stopniu, który mógłby pewnie panią profesor Tomale zadowolić, kultura w gospodarce, nie tyle w kreowaniu przestrzeni geoekonomicznej, bo to jest, tak jak powiedziałem jeszcze raz, humbug, ale obecność ekonomii poprzez kulturę w stosunkach zewnętrznych Indii. To jest bardzo dobrze, uważam, przez autora zrobiona część, rozdział tej pracy. I tutaj jesteśmy, tutaj mamy do czynienia, właściwie pani postawiła dwa pytania, ale one się bardzo ze sobą wiążą, bo to autorytaryzm i kultura, no to tam właśnie to połączenie dało w Azji tak nadzwyczajne efekty. Mówi się właśnie nawet o tym, że konsensus pekiński zastępuje waszyngtoński, bo jest ta silna rola scentralizowanego państwa. No i jeszcze ten podkład kulturowy, cywilizacyjny, który jest nadzwyczajny. I to jest oczywiste, nie wszędzie ten podkład tak silnie występuje, dlatego też zawsze powtarzam studentom za Huntingtonem to, co on chciał powiedzieć. Jedyne, co chciał powiedzieć tak naprawdę, to culture does matter, prawda? Dlatego jeden z podrozdziałów mojej książki nosi tytuł, nawiązując, parafraza tego culture does matter, ale to już za Mistrzem Zdrojewskim kultury. Kultura się liczy, prawda? Kultura się liczy, to słynna ta kampania kulturalna ministra Zdrojewskiego sprzed dwóch lat. Oczywiście, że tak. Z tym, że muszę, tak jest moje przekonanie, że Chiny w ciągu tych 30 lat, owszem, startowały z bardzo niskiego pułapu, jeżeli chodzi o elementy, nieobecność pierwiastków demokracji i pochodnych w systemie politycznym Chin. Natomiast Chiny wyraźnie przesuwają się, są innym krajem, zarówno gospodarczym, jak i politycznym, niż były nim 30 lat temu. Były krajem czy to totalitarnym, komunistycznym. Dzisiaj, no spójrzmy, za pomiar sobie radą, oczywiście w dalszym ciągu silna rola państwa, ale oni przesuwają się bardziej na nasze pozycje, tylko że to idzie wolniej, bo one takie są, bo to jest 1,4 miliarda, prawda? To oni, tak powiem, nie zrobią jak Estonia Wolty w ciągu półtora roku z komunizmu do państwa wolnorynkowego i demokratycznego. Ja nie twierdzę, że oni staną się państwem wolnorynkowym i demokratycznym jak Zachód, z całą pewnością nie, bo podkład kulturowy, prawda? Natomiast to raczej oni, i co oni mówią? Oni nie odrzucają przecież naszego modelu. Oni mówią, proszę poczytać, Mahbubani, my po prostu robimy to lepiej niż wy. Posługujemy się waszym modelem lepiej niż wy, prawda? Tak mówi Mahbubani, jeden z głównych teoretyków azjatyckiego cudu gospodarczego. A więc tutaj to połączenie kultury i autorytaryzmu, o którym pani mówi, dało świetne rezultaty i kultura zawsze będzie dawać świetne rezultaty, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, o poziom społeczny. Natomiast jeżeli chodzi o autorytaryzm, oni przechodzą zwolna na nasze pozycje, zwolna, bo jak mówiłem, bo to Chiny i inne kraje, bo ich masa krytyczna jest zupełnie inna. Ale ja bym nie oddawał pola, nie wprowadzał tutaj, że tak powiem, modelu chińskiego po to, żeby ich pewnie w pewnych miejscach, oczywiście demokracja z jej brakiem czasem ograniczeń, rynek, tak jak go rozumieliśmy jeszcze do niedawna, prawda, bez tych ograniczeń, czy te wszystkie, tak powiem, ostrożnościowe rzeczy, które zostały odstrzelone po konsensusie waszyngtońskim, tak powiem, w tej chwili, tak powiem, nawet przecież twórca konsensusu bije się w pierś, tak, i raz, dwa, trzy wykłada, tak powiem, w znakomitym wywiadzie kilka lat temu, tak powiem, błędy, jakie on i jego koledzy poczynili, kiedy ustalali, że tak powiem, tych 10 zasad na przełomie lat 80. i 90. Duża dyskusja, prawda, duża dyskusja, natomiast
natomiast tak jak powiedziałem, tyle jeżeli chodzi o ten komentarz. No można byłoby oczywiście bez końca, dlatego że tutaj książka, zespół dał dobre podstawy do tego, żeby taką dyskusję to myślę, że będzie się toczyć. Sam pan profesor Haliczak powiedział, że kilka innych zespołów bierze na warsztat tę książkę, będą recenzować. Myślę, że to, czego bardzo żałuję i powiem to w tej chwili publicznie tutaj, to co było również jedną z przesłanek już powiedziałbym nie wprost teoretycznych dla podjęcia przeze mnie próby napisania tej recenzji, to jest tę dyskusję mamy tutaj, w Polskim Dziedzictwie Spraw Międzynarodowych. Praca nad tą publikacją i doprowadzenie do jej końca, to jest, to miało miejsce, że tak powiem, w sprzeczności z dobrą tradycją uniwersytetu, kiedy te rzeczy dyskutuje się otwarcie we własnym środowisku. Proszę spojrzeć na prowadzenia, na wstępy publikacji amerykańskich. Jak bardzo dziękuję się tysięcznym profesorom i znajomym, którzy zechcieli przejrzeć, poddać dyskusji, zwrócić uwagę na to, na tamto. Nie. To powstało, że tak powiem, w ciemni. Prawda? I mamy tego efekt w sensie teoretycznym. Natomiast tak w sensie empirycznym nie będę powtarzał, jest wiele dobrych tekstów, które się dobrze bronią i o tym pisałem zresztą w swojej recenzji, która jednak była skoncentrowana przede wszystkim na jakby potrzebie, intelektualnej potrzebie zastopowania pewnej uzurpacji, pewnej pretensji, która niestety żałuję, bo byłbym dumny, gdybym miał, że tak powiem, u siebie w zespole, w instytucie, prawda? Coś, co posuwa naprzód. Nie posuwa. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję profesorowi Haliczakowi, dziękuję profesorowi Kuźniarowi za udział. Dziękuję Państwu za po pierwsze takiczne przybicie, wytrzymałość, pytania i komentarze. Na niektóre no, już nie ma czasu oczywiście odpowiedzieć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia przy następnej debacie.